Aleksandra Mikołajczyk, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Przed nami przymrozki, opady śniegu i duża ilość deszczu. I będzie tak z małymi przerwami przynajmniej do końca tygodnia. Jutro w całym kraju dominować będą ciężkie, deszczowe chmury. Na północnym wschodzie popada również deszcz ze śniegiem, a wysoko w Sudetach sam śnieg. Uważajmy, bo chwilami opady będą intensywne. Za frontem atmosferycznym napłynie arktyczny chłód i termometry pokażą od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Podkarpaciu. A teraz spójrzmy na szczegóły dla regionu. Noc pochmurna, ale opady, czyli deszcz ze śniegiem i śnieg, pojawią się tylko na Przedgórzu i w Sudetach. Jeszcze całkiem ciepło, od 4 do maksymalnie 5 stopni. I cały jutrzejszy dzień zapowiada się pochmurny z opadami deszczu, a w Sudetach dopada nawet do 10 cm świeżego śniegu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 5 stopni w Jeleniej Górze do 8 w Wałbrzychu, Kłodzku, we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 990 hektopaskali, wiatr zmienny słaby, wiometr niekorzystny i warunki drogowe złe. Drogi będą śliskie. W czwartek będzie troszeczkę więcej słońca, no ale na rewelację niestety się nie zapowiada. I to już wszystko o pogodzie na dziś. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia.